Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest druga sesja z Resident Evil 4. Woo, wracamy do świata pełnego Leonów i... aż lejek. Woo! Będziemy napierdziczać we wszystkich pistoletami. Tak więc, chyba powinienem się lekko zaopatrzyć. Tak mi się wydaje. Ponieważ no, teraz już zaczną robić się... powalone rzeczy. A jeżeli chodzi o zaopatrzenie, to oczywiście mam na myśli kupienie czegoś. Poczekajcie chwilę, ogarnę tylko trochę mój inwentarz. Tak więc no, jak tam u was żyćko mija? Bo u mnie zjebanie jak zwykle. Siema, zamknij ryj. Wiem, dobra, więc od teraz będę nosił ze sobą granatnik, ale będę go używał tylko i wyłącznie na wszelki wypadek. Wiecie, ponieważ jednak ammo do pistoletu jest tak jakby ograniczone, mimo tego, że jest go w brud, ale no. Tak to jest, jak się gra w survival horrora. No może niekoniecznie te dzisiejsze, ale... byłem tutaj? Woo! Walić, kurde, prywatność. Leon otworzy drzwi, kurde, z buta i tyle. Fuck, będę sterował strzałkami, będzie o wiele lepiej, bo ten, tak jak powiedziałem wcześniej, analog zachowuje się tak jak D-pad. No. Będzie trochę ciężko z celowaniem, ale... nic to nie da się ogarnąć siłą woli. Tak więc no, jak wam minął dzisiejszy dzień, wczorajszy i tak dalej? Jak tam minął wam czas między poprzednią sesją a tym odcinkiem? W sumie ja nie wiem, mnie jak zwykle, kurde, nudy. Wezmę, pójdę, jeszcze zapiszę. Ale najpierw, a nie, tędy nie tędy droga. Bo ten, tam pójdziemy do tych napalonych pizd dwóch. Które dwa razy mnie dednęły, ale to się nie liczyło, ponieważ gra mi się skraszowała. Nie! Kurde! No trudno, jak... najwyżej jak coś pójdzie nie tak z nagraniem i będę musiał od nowa sesję nagrywać, to... będziecie wiedzieć, że nic takiego się nie stało. Co ja chciałem zrobić? Po co ja do ciebie idę, kurde, już przed chwilą z tobą gadałem? Chyba już nie ma tu nic więcej do znalezienia. Tak więc no, dzisiaj, ja pierdzielę, taki straszny wiatr był. Squishy, squishy, oko jest zarąbiste. Że po prostu aż włosy mi latały. No nie, moje wielkie, zarąbiste, długie włosy. Wiecie co? Miałem wrażenie, że byłem super sajaninem. I chciałem wrzeszczeć na cały regulator. I will kill you, Kakarot. Cokolwiek to kimkolwiek jest Kakarot, bo szczerze mówiąc, oglądałem polskie wersje Dragon Balla Z oryginała i dobra, tu trzeba rozpierdzielić tego napalonego napaleńca. Kurwa, te celowanie! Nienawidzę go! Już wiem, że będzie mi sprawiał problemy. Już to wiem. Chyba wkurwię się i przejdę na myszkę. Co byłoby powalone. Tak, wiem, rozumiem, zamknij ryj. No! Mogłem, kurde, w silnik pieprznąć go. Chodź tu, Ashley, debilko jedna. Mam... przynajmniej jestem zadowolony, że ty padłaś jako pierwsza. Później mnie też pieprznęło. Nie martwcie się, wszystko mam pod kontrolą. Nie wiem, powinienem się z nimi lać, bo... okej.
That was nice. Fuck! Chwila. Dość tego. Kurwa, Ashley, debilko jebana! No. Idiotka, kurde, stoi jak ta debilka, nie ruszy się. Weź ją, jej nie traf. Aż kurde spust sam się przyciska. No. Git. Pozbierałem wszystko? Wydaje mi się. Przeładujmy jeszcze nasze spluwy. Jej! Kurde, Red 9 ma bardzo fajną animację przeładowania. Nie wiem, powinienem tak kurde trzymać się za brzuch? Czy nie? A, Ashley, jestem w ciąży! Cicho, Leon! Ach, ametyst. Dobra, teraz będziemy też lepsze klejnociki dostawać, oczywiście za... Można je sprzedawać za więcej kasy. Czy mi się zdaje, czy tutaj jakiś secret jest? W gnieździe jakimś, moment. Wydawało mi się, że tu jakieś gniazdo jest, które można ustrzelić i dostać jakieś... nieważne, spieprzam. Ashley, coś ty zrobiła Leonowi, teraz jest w ciąży! Widziałem w internecie straszne rzeczy. Dobra, ich to nie załatwimy, całe szczęście to scenka jest. Czy mi się zdaje, czy ona się przycina? Pewnie, że kurde się przycina, coś odpierdziela tutaj, nie rozumiem. Pracuj, kurde! Ashley, może dostaniesz jakąś zapłatę. Te mnie, kurde, jako zapłatę możesz najwyżej dupę, kopa w dupę dostać. I co, bitch? Surprise! Koniec rozdziału. Śmierci jedna! Dobra, teraz się nie będę głupi i zapiszę tutaj, ponieważ to jest druga sesja. Co? Co? O mój Jezu, teraz ty znowu zaczynasz... Spadaj, nie będę cię wpuszczał z powrotem. Niedobry Reks. Tak pewnie go za jakieś pół godziny wpuszczę. Będzie pewnie albo piszczał, albo leżał pod drzwiami. Dobra. Jeszcze muszę się kocykiem przykryć jak trzeba. No. Jest dość zimno. I zmarzłem, kurde, dzisiaj. Ta, let's fucking go. Na razie nie będę się leczył. O shit, jak deszcz zaczyna napierdalać. O mój Jezu! Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Ja pierdzielę, myślę, że chyba się przerzucę na pada z PS3, bo to nic to z tego, jeżeli chodzi o grę w RE4. Bo jednak ten, którym teraz gram, jest za duży i zbyt niewygodny. No i też, kurde, sterowanie te. Gałka zachowuje się jak D-pad, też za bardzo to... nie dodaje, kurde, punktów zaczepienia. Tutaj gdzieś będzie wąż. Chyba tutaj. Surprise! Właśnie temu nie chciałem się uzdrawiać. Moje jajo. Ty, Ashley, możesz sobie pomarzyć. Chyba, że chcesz operację zmiany płci przeprowadzić. Masz coś nowego? Ty chyba powinieneś mieć. O, jest, dobra. Pewnie kupuję wszystko, bo jestem bogacz, że oh my god. Nie, coś jeszcze? Up. Ta. Ja pierdzielę, ale... O kurde, to zarąbiste...
O, Blacktail. Doskonale wyważony, ale. 4 pistolety naprawdę mi się przydadzą. Moment. O, tak o. No ale bardzo pojemny jest z drugiej strony. Punisher przekuwa. W sumie mogłem kurde Reda 9 sprzedać. Co jest? A, okej, dobra. Sprzedaj. Sprzedam Reda 9. Po co ja go upgrade'owałem w takim razie? Kup. I kolbę też sprzedam oczywiście. No, Blacktail mniej miejsca zajmuje. Gdzie jest kolba? Ta. No, proszę bardzo. O, miotacz min, to jest zarąbista broń. Nie wierzcie ludziom, którzy mówią, że jest do niczego. To jest taki mini granatnik z nabojami. Jest zajebisty. Z lunetu też taka snajperka się z tego robi. No, ale jednak trzeba uważać, bo jak wybuchnie przy tobie, to oczywiście wiadomo, co się stanie. O, jestem Ashley! Co ma większego powera? 1,6. 1,3. 1,8. Dobra. To w takim razie będzie nasza broń wyboru, więc ty pójdziesz tutaj. Punisher do przekuwania, a pistolet będzie od trafień krytycznych w łeb. Oczywiście, póki jak już wykupię tego upgrade'a, nie? Chyba wiem, co teraz będzie. Będzie dużo proc! I kurde, napalonych kamieni! I Ashley wcale nam tu nie pomoże swoją obecnością. Tak, kurwa jego mać! Jak ty miejsce z pistoletem przejdę? Okej. Fuck, fuck. W sumie walić to. Niech idzie na mnie. Przy okazji nie zostawiajcie tutaj Ashley, bo po jakimś czasie przychodzą tutaj dwa zjeby z tyłu i no, mogą ją zabrać. Przy okazji, no, widzicie, księdze już tutaj są. Podobało ci się to? Pewnie aż spuściłeś się z wrażenia. Rozpuściłeś raczej. Dobra, jak to teraz taktycznie zrobić? Słyszycie, jak oni kurde gadają? Gdzie on jest? Zatkał się czy coś? Nieważne, meteoryty go ewentualnie ubiją. Przynajmniej tak lubię. O, shit, jesteś! Chodź tu! I spójrzcie na to. Ahahaha, you got the moves like Jagger! Nie spodziewałeś się! Dobra, to będzie trudne, ponieważ trzeba tutaj. Są te beczki do zestrzelenia, no nie? Tylko, że ciężko zauważyć, gdzie one są. Tym bardziej, jak pistoletu używasz. Oni będą napierdzielać cały czas w ciebie. Hem. Trochę się podsunę. Można ewentualnie ich ubijać. Myślę, że to też chyba zadziała. Jego raczej w łeb się nie strzeli, bo o. Kurde, i zostawił lód. A jego nie da się wziąć. Przy okazji. Majne! Chodź, Ashley. Powinno być bezpiecznie na razie. Okej, to przyda nam się potem. Ale teraz zróbmy tak. Granaty zawsze na propsie. Chociaż nie, myślę, że może i uda mi się pistoletem to zrobić. No muszę to zrobić pistoletem. By the way. Kurde, co? A nie, myślałem, że można to zdzielić nożem.
ale pomyliłem się. Wait. Dobra, ty tutaj stój. Ale trzeba pamiętać, że... dwóch zjebów zaraz przyjdzie. Chodź tu. Już idą. Słyszycie? Pewnie, że słyszycie, chyba, że kurde, jak zwykle ten dźwięk się spierniczył. Raczej miksowanie dźwięku. Boję się tam pójść, bo... chwila. O, shit! Dobrze zrobiłem, że Ashley zostawiłem. Dobra, chodź tu, mała. Gówniaro. Trzymaj się mnie blisko, bo jak nie... masz po dupie. Chodź tutaj bliżej! Nie mogę cię tam ubić, bo zaraz mnie ubiją. Ha! Shit. Tak właściwie czemu pamiętam? Tych dwóch przeciwników i ten moment w grze? Zgadnijcie dlaczego. No chyba nawet nie trzeba zgadywać. Dobra, stawię ciebie tutaj na chwilę. Ty! Wait a minute. Nie jestem jeszcze w polu rażenia tego gówna. Więc... okej. Chodź tu. On chyba kosę będzie miał. No, oho, patrzcie, idzie rolnik na dolinie. Kurwa! Te moje krzesło cały czas się zmniejsza. Idzie rolnik sam w dolinie. Jechał rolnik drogą polną koło chaty w słup pierdolną. Okej. Jestem tu przesadnie. Puszczę tutaj Ashley. Chodź tu, kurwa, biegnij! Dobra nasza. Złaś, kurde, z drogi! Dziękuję. Okej, to mi się przyda. W sumie... nie, nie muszę, chwila. Mogę tak zrobić. Nie mam żadnej czerwonej marychy, może być ciężko. Przestańcie napierdzielać. Dobra, ją zostawcie tutaj najlepiej, bo już nikt nie... kurde. Trzeba było wersję na Wii wziąć. Tam przynajmniej Leon się nie chybocze na lewo i prawo. Dobra, biegiem! Dobra, tutaj! Gdzie jest beczka? Shit! Muszę ubić tego. To będzie trudne. Kurde! Chwila. Kurwa je... o! Ubiłem! Jest! Jeden strzał! Tylko tyle z kurde... zajęło. Chwila. Na wszelki wypadek. Wiem, że niepotrzebnie to zrobiłem, ale nigdy nie wiadomo. Dawaj, Leon! Obracaj, obracaj! Obracaj, kurwa! Dobra, to by było naprawdę ciężkie, jakby oni żyli i napierdzielali w nas. Bum! Do abordażu! Nie było tak źle. Tak właśnie się zastanawiałem, jak mi ta sekcja pójdzie i... no. Nie poszła źle. Ile mam ammo? Kurde, no trochę... uwaliło mi. Tak czy siak... tu chyba będzie skarb. Jakiś. Nie, zaraz.
Jesus Christ, minąłem coś, moment. I'm sorry, ale muszę się wrócić. Chyba nawet ogarniam, co ominąłem. Nie? Nie, stój, mapa. Zaraz, przecież wziąłem. A, no tak, zapomniałem. Złota bransoleta. W sumie nawet nie zapomniałem, bo nie wiedziałem, że ta złota bransoleta tam jest. W sumie to wyjaśnia, dlaczego tutaj handlarz jest postawiony. Siema. Welcome. Mam ci dużo kurde gówna do sprzedania. Ta do strzelby, do karabinu. Ta. Czy bransoletę można było z czymś połączyć? Chyba nie. Tak czy owak. Nic nowego. Już myślałem, że... A dla Fajrantu kupię sobie jeszcze jeden granatnik, ale kurde nie mogę. Fuck this shit, I'm out. Jestem Leon! O, chwila. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad. Przy okazji chcemy ją zrabować całą miejscówkę. Castle's also connected with the Los Illuminati. To znaczy, że będziemy bogaci. Not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Rzeczywiście gorące. I have an idea, Leon. I need you to. What? Nie! Hannigan! Slenderman ją ukradł! Niech to. Co ja teraz zrobię? Więc tak. Biorę to. To jest kurde prosta zagadka, jak liczenie do trzech. Chyba, że masz kurde 8 miesięcy i nie potrafisz nawet tego. Jesteś małym bachurem. Zamknąć ryję! Kurde, wyznawcy PiSu. Fuck this shit! No dobra, zarąbiście. Chodź tu. Mysz! Nie, nie chciałem go kopnąć. Ja pierdzielę, ten pad jest niewygodny. Chodź tu. Jest! Czego ryjesz? Kurde, jak pedofile! Sorry, że na razie nic nie mówię, ale... Mam nadzieję, że ten czerwony jeszcze do nas nie przyjdzie, bo tylko jego brakowałoby tutaj. Nie, co ja robię? Co... No, ja pierniczę. Ten pad mnie denerwuje. Wiem, że później będę miał problemy z tym od PS3. Z konsolą, bo jakieś dziwne, kurde, synchronizacje z tym są. Dziwne, jeżeli chodzi o... Później granie na PS3 tym padem. Ale wiecie co, walić to. O nie. Aaaa, brzydki! Wynoś się! Ten brzydki, którego widzieliście, to najgorszy brzydal z nich wszystkich! Bo on może nam łeb ujebać. Masz po dupie. Kurde, jeszcze! No chodź. Nie zasłaniaj się. Okej. Dobra. Chodź, Ashley! Kochedle, kurwa!
Zaraz, jeszcze tam widziałem kasa. Moje. Ja pierdzielę, nieźle mi idzie. Patrzcie, jak zaraz będę lamił. Okej. Jeden z głowy. Drugi z głowy. Dobra, czy jak tak stoisz, to ja przyładuję broń. Okej, trzeci z głowy. Został nam się jeden śmierdziel. Ile mam ammo? Oh, fuck me! To uszczupliło nieźle moje zasoby. Ale dobra, jedziemy z tym koksem. Najpierw. Potem. Nie ma tu nic, dobra. Zaraz, tutaj przecież, ale ślepy jestem. No w sumie, no... Fakt, nie zauważyłem tego podczas walki, bo... platynowy tu trzeba wsadzić. No bo no, wiadomo. Straszne rzeczy się teraz działy. Ty jesteś głupi, czy tylko udajesz? Kurde, ile headshotów. Ile headshotów naraz. Kurde, twoja głowa powinna już być w kawałkach do tej pory. Dobra, dość tego. Dobra, o, tego się właśnie obawiałem. Chodź tu, kurde, nie boję się ciebie. Stoi ten debil. Dobrze, że stoi, ale kurde, ciężko mi, no. Teraz oczywiście się ruszasz. No. Chodź, Ashley. My fucking god, jak moja rezerwa amunicji się uszczupliła. Co ja zrobię, że oni wszyscy chcą mojego tego tyłka. 4 litery. Nawet kurde 8. Jak Ashley do tego też wsadzimy. Leon. Oh, hi, Mark. Lewis. I've got something for you guys. What? Oh shit. I must have dropped it when I was running away from them. Co, twoje majtki? A drug that'll stop your convulsions. Okej. Look, może być insulina. You've been coughing up blood, right? W kazie zobaczę, jak tam Rexio. Yes. Już! Uspokój! Uspokoił się! We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. Weź ją! Weź ją! Nie, kurde, Luis, to ty odwalasz! I'm sure. Luis, no nawet nie wiesz, co ty nam, kurde, teraz zrobiłeś. Okej, więc... co tutaj będzie? No jest trochę nasza sytuacja nieciekawa. Ale mamy 3 pistolety z pełnym tym ammo, tylko że Blacktail ma bardzo mało. Znaczy no bardzo mało, jakąś połowę. Trzeba zrobić tak. Chyba ją tutaj nikt nie zabierze. Póki będę stał przy drzwiach, powinno być ok. No chodź. To jest dobra strategia. Idziesz czy nie? Nie mam całego dnia. Nie, debil kurde stoi. No niby mnie... To, że chybiam... Niezbyt mi pomaga. Ammo! Mniam! 20 aż! Co oni, kurde, drzwi nie potrafią otworzyć, tylko muszą w nie walić? No. Nie, nożem. Oh.
Jest, udało się. Okej, dobra, czuję się już bezpieczniej. Myślę, że teraz Punisher nam się przyda. Widzicie? Na chwilę nie mam ammo, a w drugiej chwili, kurde, mam pełne magazynki wszędzie. O! Okej. Z czego się śmiejesz jak pedofil? Masz. Ashley jest moja. Też w pierwszym lepszym momencie bym ją wam oddał.